Dziś opowiem wam m.in. o napadzie na bank Normalmstrong. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu. Właśnie od umiejscowienia banku Normalmstrong wzięto nazwę syndromu sztokholmskiego. Posłuchajcie. Clark Olofsson urodził się w 1947 roku w Szwecji, w domu z poważnymi problemami alkoholowymi. Olofsson miał dwie młodsze siostry. Jego matka była kasjerką, a ojciec asfaltarzem. Kiedy Clark miał 11 lat, jego ojciec opuścił rodzinę, a wkrótce potem jego matka zachorowała i została przyjęta do szpitala psychiatrycznego. Jej problemy doprowadziły do umieszczenia trójki dzieci w rodzinie zastępczej. Olofsson był nieszczęśliwy i aby się stamtąd wydostać, sfałszował podpis matki i zapisał się do szkoły żeglarskiej. Na statku Ballade 14-letni Olofsson opłynął świat. Kiedy miał 15 lat, przeniósł się do domu, do swojej matki, która odzyskała kontrolę nad swoim życiem i podjął pracę w sklepie. Dzieci wróciły pod jej opiekę i przeniosły się do mieszkania w Göteborgu. Za kilka drobnych przestępstw 16-letni Olofsson został umieszczony w zakładzie behawioralnym dla młodych przestępców w 1963 roku. W 1966 roku policjanci odpowiedzieli na włamanie do sklepu rowerowego. Jednym z włamywaczy był właśnie Olofsson, który stał się znanym w całym kraju przestępcą. Ostatecznie został aresztowany 25 sierpnia. Olofsson został najpierw skazany na 10 lat więzienia, ale w sądzie apelacyjnym zmieniono wyrok na 8 lat. 4 lutego 1969 roku Olofsson uciekł z więzienia Kumla i zbiegł na Wyspy Kanaryjskie. Następnie poleciał do Frankfurtu nad Menem, gdzie spotkał dziewczynę, z którą mieszkał, kiedy został aresztowany przez niemiecką policję po tym, jak wjechał do Niemiec Zachodnich na podstawie fałszywego paszportu. Został eskortowany na prom, gdzie przejęła go szwedzka policja. 2 miesiące przed zwolnieniem ponownie uciekł z więzienia. W 1973 roku został aresztowany, a w maju 1973 skazany na 6 lat więzienia i przewieziony do więzienia w Kalmar. Pod koniec 1973 roku Olofsson został uwięziony w więzieniu Norrköping. Tymczasem Jan Erik Olsson, inny szwedzki przestępca, dokonał napadu na bank. Wszedł do Kreditbanken z pistoletem maszynowym pod kurtką i wziął 4 osoby jako zakładników, żądając przyprowadzenia do niego Clarka Olofssona wraz z 3 milionami koron szwedzkich. Podczas napadu Olofsson wielokrotnie strzelał do policji, raniąc jednego oficera w rękę, a drugiego w twarz i ramiona. Dwukrotnie rozmawiał z premierem Szwecji, Olofem Palmem. Ja wiem, te nazwiska są podobne. Olofsson to ten sławny przestępca w więzieniu, a Olsson to ten, który dokonał napadu na bank. Olofsson więzienie, Olsson napad na bank. Tak więc Olsson zażądał, aby pozwolono Olofssonowi przyjść do banku. Olofsson trafił tam i spędził następne 6 dni z zakładnikami. Według niego działał w celu ochrony zakładników i miał cichą zgodę policji na swoje działania. Napad zakończył się 28 sierpnia, po tym jak policja użyła gazu usypiającego. Wszyscy przeżyli, a Olofsson został skazany na 10 lat więzienia. Olofsson wrócił do celi w celu dokończenia swojego pierwotnego wyroku. Zakładnicy przez cały ten czas byli przetrzymywani w banku. Trwało to 6 dni. Kiedy zakładnicy zostali uwolnieni, żaden z nich nie zeznawał przeciwko żadnemu porywaczowi w sądzie. Zamiast tego zaczęli zbierać pieniądze na ich obronę. Po złapaniu napastników i uwolnieniu przetrzymywanych przez nich osób, te ostatnie broniły przestępców pomimo 6-dniowego uwięzienia i żegnały się z napastnikami. W czasie przesłuchań odmawiały współpracy z organami ścigania i nie chciały składać zeznań obciążających sprawców. Jeden z zakładników stał na stanowisku, że porywacze bronili zakładników przed policją. Inny założył fundację charytatywną, która miała na celu zebrać pieniądze na opłacenie adwokatów sprawców napadu. Przetrzymywana w budynku zakładniczka zaręczyła się nawet swoim porywaczem. To jest właśnie syndrom sztokholmski. Zachowanie zakładników po napadzie na Kreditbanken
zaskoczyło opinię publiczną oraz środowiska naukowe. Pierwsze badania prowadzono w latach 70. Definicję i opis zjawiska na potrzeby FBI i Scotland Yardu opisał psychiatra Frank Ochberg. Stał na stanowisku, że w sytuacji skrajnego stresu i zagrożenia życia ofiara czuje się bezradna, jak dziecko, zaś wszelkie przejawy litości agresora traktuje jak dar, co powoduje uczucie wdzięczności, skutkujące sympatią do napastnika. Co ciekawe, Olofsson po powrocie do więzienia znowu z niego uciekł. Był to rok 1975. Tego samego roku udał się do banku w Kopenhadze z bronią w obu rękach. Oddał strzał ostrzegawczy i okradł bank. 194 tysiące koron zarobił wtedy. To jest prawie 90 tysięcy złotych. Miesiąc po ucieczce Olofsson był w Marsylii na Rivierze Francuskiej, wraz z towarzyszem kupił żaglówkę i przez 3 miesiące pływał po Morzu Śródziemnym. Olofsson obrał kurs i ostatecznie dotarł do Irlandii. Stamtąd przedostał się do Danii, gdzie natknęła się na niego duńska policja. Olofsson uciekł i dopiero w styczniu 1976 roku udało się go wytropić i aresztować w Brukseli. A właściwie nie aresztować, bo znowu uciekł. W 1976 roku Olofsson obrabował Handelsbanken w Göteborgu, kradnąc 930 tysięcy koron szwedzkich, czyli 420 tysięcy złotych. Był to największy udany napad w historii Szwecji. Został aresztowany 9 godzin po napadzie. Zarekordował kradzież, skazano go na 8 lat więzienia, ale po 3 tygodniach uciekł. Został aresztowany kilka miesięcy później i siedział w więzieniu do 1983 roku, kiedy został warunkowo zwolniony. Rok później ponownie go aresztowano za przemyt narkotyków. 10 października 1991 roku Olofsson został zwolniony, a w 1996 został aresztowany przed bankiem w Oslo, kiedy policja myślała, że ten znowu przygotowuje napad. Został zwolniony po 24 godzinach. Został jeszcze aresztowany za kierowanie dużą grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków, ale ostatnia notka, jaką udało mi się o nim znaleźć, pochodzi z 2018 roku. 30 lipca 2018 roku Olofsson wylądował pod Göteborgiem w Szwecji jako wolny człowiek. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie. Kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii, grupę na Facebooku Na Osi Czasu oraz kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.